Siemano! jak co piątek wieczoru możecie się spodziewać odcinka od tego, Także witam Was bardzo serdecznie. Serdecznie. Łapeczki do góry, bardzo mile widziane. No i zaczynamy. Toczy Bundesligi. Doceniamy najlepszych piłkarzy i piłkarki niemieckich lig tego sezonu w Ultimate Team będą oczywiście SBC-ki, karty bohaterskie i tak dalej, i tak dalej. Druga drużyna Toc Mieszanych pojawi się w niedzielę 5 maja. OK, czyli o 19 w niedzielę pojawią się jeszcze dodatkowe Tocy, na przykład Tocy z Ligi Arabskiej. Także może jakiś Cristiano Ronaldo tam em, będzie. Kto wie, kto wie. Ehm, dobra, tak nietypowo, bo teraz zanim przejdziemy do menu, zanim jakąś paczkę otworzę, bo otworzę coś fajnego, bo po to zarobiłem monety, widzieliście moje nagrody, tam wpadły Willis Aliba, sprzedałem go tam za 500 tysięcy monet, po to je zarobiłem, żeby teraz otworzyć właśnie jakąś paczkę specjalną ze sklepu. No żeby to była jakaś taka tradycja, że co to tydzień, co to piątek będę otwierał po prostu za monetę jakąś paczkę. Mam nadzieję po prostu z tych championów z monet, które tam będą wpadać. Taki mniej więcej sobie plan na to widzę, ale na początek po prostu sobie zerkniemy na karty. Na karty, które się pojawiły. No i tak sobie wejdziemy po popularnych. Mam nadzieję, że żadnej tak to nie pominę. No popularne, czyli generalnie najlepsze. Są też oczywiście tutaj e, panie jak Napastniczka Pop, Graniczaka, tak na środku, Obrony. Stanu i możemy sobie też zerknąć, Luis Openda, Ayomi, o i tutaj też y, Royce Gorecka, proszę bardzo, Boni Wiktor, Bonifacet, Boniface, Gerasi, Alfonso Davis, Jadon Sancho, Adeyemi. Eva Pyor, o, trochę tych kart jest. Yy, I to dosyć mocarnych, no może kobla sobie pominiemy. Yy, Oje, yeah, ale, 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 a dobra, to, to ty. dobra, to ty, to ty Ronaldo, okej. Okay. Yy, to już tak daleko, aż tak daleko się zapędzał yy, tutaj myślę. Nie będę. No może się sobie tą, tą panią zobaczymy, bo też ma trzy PlayStyle plus, no to lecimy po kolei yy, SBC o Asane. Yy, 186 łapek w górę, 20 łapek w dół od społeczności, więc całkiem fajnie oceniany, na pewno ze względu na to, że ma unikalną sylwetkę 540 tysięcy monet jak na prawo skrzydłowego. Wydaje się to całkiem w porządku. Cena ma dodatkowe przyspieszenie. Ma power -shota, ma trickstera na PlayStyle. Plus, to ten trickster dla mnie jeden z najmniej przydatnych PlayStyle Plus, generalnie. Ale 98 siły strzału, 98 szybkości biegu, 94 zwinności. Taki silny też zawodnik, tak? Lewa nóżka, prawe skrzydło, ale może też na lewym skrzydle grać, więc to zależy, jak wam to pasuje. Wam pasuje. Wydaje mi się, że. Jeśli no, nie uderzamy nim e, z fineski, no to może też na lewym grać jakby jak najbardziej, nie? Może być gdzieś przesuwany albo nawet do ataku, także tutaj przy, tym, przy tej jego unikalnej sylwetce to na pewno ciekawa karta do rozważenia za te pieniądze. Harry Kane, też unikalna sylwetka, cztery gwiazdki sztuczek, pięć gwiazdek słabszej nogi. Czołg y, podania, to są, to są te podania prostopadłe, incisive pass. Dribbling 1. bardzo dużo też zwykłych playstyli y, związanych też nawet z podaniami długimi z Trivelami, Aerial Trivelka w powietrzu, wszystkie satysfakcje strzelające na dzień, wszystko u chorego Keina. No ale cena też, wiadomo jaka jest w tym momencie cena, ale bardzo ciekawa karta, chciałbym ją naprawdę przetestować, bo mam wrażenie, że odpowiednio, jak się odpowiednio gra takimi kartami, to, to są totalni, totalni rzeźnicy. Mam tego gry, mal do 89, bardzo sobie chwalę, no i widzicie, że w porównaniu do toca, no to zyskał. To znaczy, inaczej, to zyskał w porównaniu do tej karty SSBC urodzinowej, którą tutaj yy, sam posiadam na lewej obronie. Fajny, kapitalny. Ma wrzutki też na zwykłym PlayStation lub ma, i to nawet lepiej, bo można ich też zawiesinkę dać. A jak się chce dać zawiesinkę, czyli wrzutkę ZL1 czy też ZLB, a ma się playster Plus Whipped Pass, no to wtedy ten zawodnik daje takie piłki zbyt cięte, no one nie są wtedy już zawiesinkami. Także to zależy, co kto lubi. Generalnie ja yy, no, lubię też Whipped Passa Plus, ale na jak jest taki zwykły, to też mi się wydaje, że te wrzutki idą przegenialnie, zwłaszcza, że ma 94 wrzutek. Fajna karta, bardzo fajny Grimaldo na lewą obronę. No, Florian Wirz 5 na 5, no ale już nie ma unikalnej sylwetki, więc no, moim zdaniem mm, 5 bańek za takiego zawodnika, ale na przykład już taki Phil Folden to dwie bańki, tak szukam podobieństwa, mniej więcej, mniej więcej wiecie, ta sama sylwetka, no Wirz 5 cm wyższy. Natomiast, natomiast generalnie, generalnie w miarę, w miarę podobne karty. Tak, nawet też łączna pola in-game staców podobna. Świetny dribbling, generalnie każda statystyka bardzo dobra w przypadku tego zawodnika. Mówimy o ofensywnych statystykach i ma 5 na 5 a Foden ma 5 na 4 no więc tutaj też ta różnica w cenie. No nie ma tej unikalnej sylwetki Flaren więc Nie wiem, jak to będzie dokładnie wpływać na jego na grę tym zawodnikiem. Um, no nadaje się tylko na pozycji ofensywne, mimo że ma też pozycję CM. Um, powershot R1. Trybunizer 1 i przyjęcie z pierwszej Bardzo też fajny plus Do przyjęcia z pierwszej piłki, pierwszy kontakt. Bardzo ta piłka się klei wtedy do, do nogi zawodnika. Też no, wygląda bardzo mocarnie. Chociaż wolałbym na przykład Kade'em pograć, prawda? Albo nawet tym samym ze ZBC. Jeremy Frimpong, 97. Oż, kurczę. No właśnie, musiał dostać upgrade w porównaniu do Toty. I dostał całkiem niezły. No, plus 3 do orientacji w obronie, plus 7 do siły. Plus, ym, co to, 13 do długich podań. Nice. Fajne playstyle, plus. Genialne. Może nawet i najlepszy prawy obrońca w grze. Kto wie? Bardzo możliwe. i Malen. No, i teraz patrzymy na zawodników, którzy są osiągalni. Mm, cenowo, prawda? Bo to 240 tysięcy monet taki zawodnik. Eee, body Type też ma unikalny. <laughs> unik, ale oczywiście unikalny, oczywiście, chodzi, mi chodzi. Metri, welka. Power Shot, Rapid Trickster to chyba to samo co Usana, Oliroya Sana. 247 monet, No, Usane ma tych sztuczek, ale generalnie bardzo podobni zawodnicy. Jeśli chodzi o użyteczność, bardzo podobni zawodnicy. Musiala. No Musiala się fajnie grało, mimo że nie ma tej unikalnej sylwetki, to już tą złotą kartą się bardzo przyjemnie grało na początku gry. Yy, a teraz myślę, że takim Musialą, który i też nadal... Ale macie wszystkie statystyki dribblingu na 95. Wow. Wow, wow, mocarnie, mocarnie w przypadku Musiali, no i też ta cena mm, adekwatna. Czavi Simons, jak on tu wygląda, jak on tu wygląda? Co on jest tutaj za zadanka, czy co? Że nie można go. A nie, dobra, można normalnie go kupić, co ja gadam za głupoty. To za dobra karta by była, żeby była e, w zadankach. Fajne pieniądze jest warty. 730 tysięcy monet to możliwe, że jeszcze spadnie, zobaczymy. E, takim mus, e, u, u, Musiala dla ubogich. Musiala dla ubogich można powiedzieć. E, pani Aleksandra po 5 na 5. Wow. Już się 6 finishingu, no, też ciekawy wygląd, ale walka w powietrzu dla niej, no i co ona ma, okej, okay, no dobra, ona nieźle nie, nie wyskoczy, na przykład jest taki pomocnik jak SNTO, on też ma walkę w powietrzu na Playstyle Plus. I też nieźle wyskakuje, pomimo tego, że ma tam chyba tylko 1,80m wzrostu, no ale ma 1,74m, <grym>, także jeszcze mniej, nie? Mm. No średnio bym powiedział, tak średnio, mimo wszystko, Schlotterback na środku obrony, myślę, że z automatu wskakuje do grona bardzo, bardzo, bardzo fajnych stoperów. Overheader, więc narożna się bardzo mocno przyda. Hmm, OK, czyli oczywiście rurna na L2, no i Anticipate super odbiory z naciśnięciem klawisza strzał. Fajny stopper za te pieniądze. Granit czeka, czyli defensywny pomocnik z bundesy dla tych, którzy nie chcą wydawać zbyt dużej ilości monet. O no, tych PlayStation ma troszkę mniej, ale też ma ciekawe. No taki przycinak. Szkoda, że nie, ale ma powierzchód na zwykłą PlayStation. Okay, czyli i z dystansu może po, 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 postraszyć. I ma 88 orientacji w obronie, więc całkiem nieźle. Adekwatna cena, adekwatna cena myślę za niego. Yy, Jonathan Tach, 195 95 wzrostu, więc jeszcze większy niż Schlotterbach. Yy, wujownik, walka w powietrzu i podanie z 1. O, także można nie fajnie wypowiadać piłkę. Też ciekawa karta. Fajnie, że ci też są tacy osiąganie łatwo. Georgia Stanway. okej okay. Pomocniczka defensywna. Co tu dużo mówić? No. Raczej mało osób będzie nią grało, nie? bo metr 62 wzrostu. halte w spódnicy, ta? Mm. Statystykami się oczywiście broni, ale ciężko mi sobie wyobrazić, że zawodniczka 1,62 będę pikać. W środku pola. Jakoś tego nie widzę. Pięć gwiazdek sztuczek, cztery gwiazdki, słabszej nogi. Jeśli chodzi o opędę. 99 przyspieszenia, 99 szybkości biegu. Triwelkę można też nim sprzedać. W sensie, jak się idzie sam na sam, to można na przykład strzelić trivelką, bo ma PlayStation Plus do tego. Quick Step, więc rakieta. Rakieta, jeśli chodzi o tempo, kto wie, może nawet szybszy. Nie no, szybszy pewnie od Klian Mbappé. Ale ciekawe, można byłoby zrobić tam taki test, nie? Jak biegają obok siebie, który byłby szybszy. No, ciekawe wygląda też ta karta opędy. A Naomi Skip, raczej skip, nie? 4 na 4 No nie, no nie, no nie. Panią Maniami skipujemy, nie wiem, 30 nie wiem. Może, może, może foder można na to przepalić, czy coś? To dużo trzeba przepalić. 85 skład, żeby od 90 razy. Nie, nie, nie wiem, czy to się kalkuluje. Marco Royce, proszę bardzo. No i to jest karta ciekawa, bo znowu unikalny, play, unikalny body type. Bardzo przyjmie się taką, takim zawodnikiem śmiga 5 na 4 yy... Robiłby różnicę, gdyby trafił do mojego składu. To, to z pewnością. Lobiki, podania prostopadłe i dużo też zwykłych playstyli Czyli strzał finezyjny, wrzuteczkę da, power szocika, też uderzy. Kompletny zawodnik, tylko cztery słabsze nogi, ale pięć gwiazdek sztuczek. Cena adekwatna, ale też troszeczkę wiadomo, sentymentu kosztuje trochę więcej. tym nie miał na Zikaroce, tylko no nie wiem, e, Wiords. To byłby to by, by kosztował mniej. Moim zdaniem. Leon Gorecka, jak wygląda w stosunku do tej karty rodzinowej, która mi się bardzo podobała i dobrze mi się nią grało? No, też całkiem ciekawy by upgrade dostał. Tam tutaj ofensywnie jeszcze lepiej usposobiono, 94 wykończenia. I niby defensywny zawodnik, ale podanie prosto prostopadłe do bardzo ciekawe. No, fajnie wygląda. Szkoda, że. Znaczy, nie, no, nie, nie szkoda, no po prostu tyle musi kosztować. No, musi tyle kosztować taka karta. Bonifac, Bonifac 4, 4 słabszej nogi. I... No, na wrzutieżki można na niego grać, nie? Za wiesinki, za wiesinki, no, te od Grimaldo, które mówiłem, że, że nieźle, nieźle będą się bo 99 skoczności, bo Playstation plus Arial i ma 93 wzrostu, nie? Giracy, no, okej, okay. ale to już mi wydaje, że Wiktor, yy... tak? Bo moni... przez to o bonifację, musimy, tak? No to dużo ciekawszy. Alfonso Davis, tak myślałem, że jak przejdziemy do tego nazwiska, no to kupa kasy <grym> tutaj nam się pojawi. Na rynku faktycznie tak jest. W przypadku Alfonso Davisa. Wow. wow. Nieźle. 5 na 4 mm. Plus 7 do wykończenia. Też siła strzału dużo lepsza. dribbling mu też sporo poprawili. Brzuteczki ma. Ma keep Stepa Ma też blog, więc dobry też playstyle defensywny dostał. Fajny ten Davis. Bardzo ciekawy. No i Jadon Sancho. O. Oh. O, a to jest jedna z tańszych kart, które mają tutaj unikalny, które możemy dostać, ale ma 87 finishing, 83, strzały, 80 lokshotów, więc dosyć słabo, więc strzelanie chyba stąd wynika kwestia jego dosyć, dosyć niskiej ceny, 329 tysięcy monet. Ale nie dajcie się zwieść. Bardzo ciekawie, może nim e, można nim dryblować. Jestem o tym przekonany przy tej jego zwinności, przy tym jego balansie, przy jego pięciu kwestia sztuczek. Naprawdę, no tylko szkoda, że lewa pomoc, nie, no bo na lewej pomocy sporo się kart e, ma generalnie. Jak wygląda ADMI, ADMI 80 tysięcy monet, a 99. O, to na, na, jedna z najtańszych kart, która ma 99, albo najtańsza, nie 80 tysięcy monet za kartę, która ma 99 przyspieszenia, 99 szybkości biegu. Tak mi się wydaje. No i Ewa Pajor, proszę bardzo, jest polski akcent. Najlepsza polska zawodniczka. Aktualnie. O, trzeba poczekać na to całego, prawda? 5 na 4. Power shot, press proven, więc się dobrze też zostawia ZL2. Fajna, fajna zawodniczka. Do przetestowania. A pani Katarzyna Maschenwink? Mm, plus, TOC, Co łatwiej ją zgrywać. Na lewą obronę. Mm, czy playstyle plus? No, też ciekawe. Tylko, kurczę, szczerze powiedziawszy, ja nie lubię bocznych obrońców, którzy mają tylko 50 wykończenia. No bo jak się zabił już w tym polu karnym, no to co? No się nic nie na nim zrobić, nie? Takim bocznym obrońcą. Dobra, cała drużyna to oceniona. 10 minut mi to zajęło ponad. A teraz możemy wejść do Ultimate Team i możemy otworzyć jakąś fajną paczkę. Skoro już wiemy, że było wyszło SBC no także chyba żadnego tutaj dodatkowego zaskoczenia Ej, nie ma. Cała drużynka oceniona. No to teraz paczkę, przejdziemy do paczki. Um, budżet jakiś jest, bo tam chyba 700 tysięcy monet na koncie. No mam nadzieję, że Ultimate Team się tutaj yy, załaduje. Dobra, no i co. Co sobie weźmiemy? Wejdziemy, słuchajcie, zrobimy to, 794 tysiące monet, no i może jakiś właśnie um, zakup za jakieś 500 tysięcy monet, limity globalne, paczki promocyjne, paczka kibicowska niezbadnika Bundesligi, paczka fanatyków Bundesligi, okej, okay, dwie karty piłkarskie to z Bundesligi do wyboru na wypożyczenia no, <głos》> można tutaj dostać. O, wow, teraz wypożyczenia dają, no fajnie, fajnie, tu za 300 tysięcy monet, 100 rzadkich złotych kart piłkarskich, to co nie 87 plus, nie, chyba nie, może coś, aha, to wszystko co mamy, wow. To taka za 300 najlepsza, tak? Czy za 200 sobie otworzymy? Mm, limity globalne, tu mamy. O, tu mamy nawet 100 razy 83, albo 35 złotych kart piłkarskich, w tym dwie gwarantowane ocenie 86, plus. Yy, nie, no to wyjdę na minus tutaj. Hmm. Dobra, no otworzymy sobie. Na, nie, no nie, na no paczkę Toc. Paczka do przerwy premium to nie. Bo tu patrzę na 200 tysięcy monet, no, no, no za, ta za 300 jest najdroższa, ale 100 razy 80 plus to będzie mnóstwo duplikatów. To może po prostu polecimy z tym, 20 razy 80 plus, paczka fanatyków Bundesligi, nie? Paczka fanatyków Bundesligi i, i, i za 200 tysięcy monet i tyle. Nie sądzę, żebym tutaj trafił toca, ale może ten niebieski jak się tu pojawi. Jest, dobra, jest to trafiony. Eee, Sancho, tak? Jest, tak, 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 tak. No musi to być on! Ha! Mówiłem o nim! Unikalna sylwetka, dobra, z ławeczki będzie wprowadzany, no bo naprawdę nie mamy jak go na lewą skrzydełko dać, ale 229 tysięcy monet aktualnie, taki zawodnik i dobry trafik, i dobry trafik, myślę, jeśli chodzi o. Mm, jeśli chodzi o taką paczkę. Yy, no reszta już... Nie no, już, już tutaj to sufinek nie ma, więc... Tylko don Sancho, tylko albo Iaż. chcesz jeszcze, jeszcze jakieś playerpiki tutaj na pożyczenie zgarniemy. No, możemy sobie wziąć tacha na 10 meczyków i kogo tu jeszcze mam? Zobaczcie ile mam duplikatów. Nie no, dramat to jest po prostu. E kończy jeszcze też SBCO Wanbisake, także tam muszę go sobie zrobić do końca. E no dobra, będziemy, tacha, będziemy mieć Taha na 20 meczów jakbyśmy chcieli e skorzystać z tego. Dobra, czyli tak tyk, e tego pana cyk i tyle, nie? I tyle. Czyli no Sancho będzie, będzie tutaj y z ławeczki gdzieś tam wprowadzany, myślę. No to, no tak, średnio to działa trochę aktualnie, to menu. E, pokażę Wam, jak tu stoimy aktualnie ze składem. Skład wygląda następująco, no i tutaj za kafu wiedzie. E, myślę, w tym momencie, no właśnie, e, Aron Wambisaka. Tutaj jeszcze, jeszcze dwa składy mam do wymienia: 89 i 88 na niego. E, bo tak patrzę, na prawe skrzydło, Zane za Besta, być może, być może. Na razie ten Łanwisaka Wisaka, tak nie tak mnie tutaj kusi. Dobra, dzięki za ten odcinek. Mam nadzieję, że już potrafiliście jakieś fajne dosy z Bundes i będziecie tosować. Całkiem niezła, całkiem przyjemna drużyna. Myślę, że myślę, że tak bym to mm, określił. Do zobaczenia, do usłyszenia na razie.